nami Marcin Januszkiewicz, który w poprzedniej edycji festiwalu O Północna wystąpił przed łódzką, nie tylko łódzką publicznością, z recitalem Osiecka po męsku. Jak to jest? Podbić się w przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu, podbić festiwal Pamiętajmy o Osieckiej, nagrać płytę, która sprzedaje się bardzo dobrze w głównej sieci sprzedażowej w Polsce, wystąpić w prawie 100 koncertami na terenie całej Polski. Jaki jest na to klucz? Jak dzisiaj przekazać od ogólnie znanej, lubianej piosenki, znaleźć na to tak osobisty klucz, żeby odnieść taki sukces? Myślę sobie, że to są wszystko konsekwencje pewnych zamysłów i działań później wdrożonych. Bo ja twórczością Agnieszki Osieckiej interesuję się już od wielu, wielu lat, od moich wczesnych lat dziecięcych i zawsze sobie tak mówiłem na głos, wymarzyłem sobie już kiedyś, że chciałbym, żeby powstała płyta, moje interpretacje tych utworów i wszystkie te festiwale, które wymieniłeś po drodze, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Pamiętajmy o Osieckiej, no to była jakaś taka naturalna droga do tego, żeby w ogóle ten album powstał, żebym miał możliwość zaistnieć gdzieś najpierw w branży, w środowisku, dostać jakieś, nie wiem, uznanie, zostać dostrzeżonym, a dopiero później, żeby mieć możliwość w ogóle wydać ten album. I naturalną również konsekwencją tych działań są festiwale, na których również O Północ, naprawdę, tak jak w zeszłym roku miałem przyjemność zagrać z Osiecką po męsku. Znaczy, jesteśmy zapraszani razem z moim zespołem na różne festiwale, na różne wydarzenia kulturalne i gramy. No, to jest niezwykle przyjemne, że po prostu mogę sobie robić to, co sobie kiedyś zamierzyłem za dzieciaka jeszcze. To jest wspaniałe. Jedną stroną jest twoja interpretacja tekstu, bardzo osobista, ale powiedz może, jak powstają aranżacje, to jest ciekawe do twoich recitali, do twojej obecności scenicznej. No gdzieś mam tak, że jak wybieram utwory, za które chciałbym się zabrać, to faktycznie dwie warstwy grają, znaczy mają znaczenie. Pierwsza literacka, czyli ta warstwa tekstowa oczywiście, ale druga też muzyczna. Bo wiadomo, że to idzie ze sobą w parze w piosence i nie ukrywam, że idę prostym kluczem, mianowicie jak mi się już coś podoba, jakaś melodia i wiem i czuję, jakbym mógł ją zrobić w innym charakterze, w innym pulsie, troszkę może zmienić harmonię, wtedy mam w głowie już zamysł na przykład na jakiś fragment tego utworu albo na beat sam. Albo na jakiś motyw muzyczny. No właśnie, czyli współtworzysz. To Nie. Przynosisz kogoś, komu ufasz, to jest kierunkiem muzycznym. Tak. Mam swój zespół i jest tak, że ja przychodzę na próbę i mówię, słuchajcie, wydaje mi się, że mam taki pomysł, zobaczcie, może tak fajnie było, żeby zrobić taki puls, a tutaj zrobić takie dźwięki, od tego wyjść. Wtedy wybitni muzycy, z którymi gramy i współpracuję, rozwijają ten pomysł. I oczywiście dzielimy się pomysłem aranżacyjnym. Ja później wszędzie prawnie, jak mówię, że aranżację zespół Marcin Januszkiewicz, czyli że wspólnie to tworzymy, ale no nie ukrywam, że ja na początku muszę mieć jakiś zalążek pomysłu muzycznego przynajmniej, znaczy tego aranżacyjnego, żeby to w ogóle ruszyło do przodu. I czy to znaczy wychodzi z takiego założenia, że prezentujecie materiał wtedy, kiedy on jest już w pełni gotowy, czy jest jakiś system takich, nie wiem, previews, koncertów czy spotkań, gdzie jeszcze to się tworzy, gdzie jeszcze czujesz, jaki jest odzew i jakby szlifujecie to, jeszcze idziecie w jakimś nowym kierunku częściowo? Inaczej to było w przypadku Osieckiej po męsku, czyli tej mojej pierwszej płyty, gdzie materiał był zgrany już od paru ładnych lat. Płyta się ukazała po chyba 6 albo prawie 7 latach koncertowania z tymi utworami. W związku z tym myśmy już mieli szereg prób generalnych, zanim powstała płyta i to wszystko było po prostu gotowe. Myśmy mieli w jednym palcu te wszystkie aranżacje. Natomiast inaczej jest w przypadku teraz drugiego albumu, do którego nawiążemy podczas naszej rozmowy. To ja może tylko szybko przejdę do tego momentu. Perfect Lady Punk, płyta, która zresztą miała zabrzmieć tutaj na festiwalu O Północna, pewnie też mieliśmy o tym za chwilę porozmawiać, miałaby to być premiera. I płyta się ukaże jesienią, to w każdym razie jest szansa, żeby się stało. Myśmy jeszcze nie zagrali tak naprawdę oficjalnego koncertu w tej chwili, ani jednego, materiał jest gotowy. No i to powstanie inaczej, bo nie będzie powstawało parę lat, tylko dosłownie w ciągu ostatnich tygodni zrobiliśmy cały materiał. No właśnie, czyli to nie musi być zawsze zasada, że nie, w ten sposób nie. Podchodzimy. Powiedz, bo masz też bardzo dużą aktywność pozawykonawczą, poza tym, że oczywiście jesteś obecny na scenach teatralnych, współpracujesz z wieloma teatrami w różnych projektach, czy z tych dramatycznych, czy muzycznych, z pogranicza gatunku, występujesz w filmach, ale również ty tworzysz dla innych piosenki. Tak, no to też jest część mojego zawodu.
Ja tak naprawdę zawsze sobie marzyłem, ciężko jest tak mówić w sytuacji, w jakiej tutaj się z tobą znajduję w rozmowie i że mówię, że jako aktor związany z Festiwalem O Północna, ale drodzy państwo, nie chcę zabrzmieć niewiarygodnie, musicie mi uwierzyć na słowo, zresztą to też mój zawód na tym polega, że tak ma być. Ja nigdy nie chciałem być na świeczniku, znaczy nigdy nie chciałem być na widelcu, zawsze moim marzeniem takim zawodowym, jeśli chodzi o zarobki, bo o tym rozmawiamy też trochę, to było pociągać za sznurki, to znaczy być producentem, być kimś, kto tworzy, ale tak naprawdę nie jest może rozpoznawalnym, ale jest po tej drugiej stronie, daj na to kamery, albo po tej drugiej stronie rampy. Czy bardziej twórcą niż tworzywym? To jest bardzo niebezpieczne określenie, bo jednak mam wrażenie, że aktorzy to są też tak trochę właśnie tworzyłem, ale też tworzą. No, nie wiadomo, jak to określić. Natomiast stricte chciałbym być kimś, kto kreuje, ale nie jest do końca znany. Znaczy, że jakby, wiesz, to tak jest na przykład, jak powstaje utwór, to tak naprawdę istotne jest, kto śpiewa dla większości społeczeństwa. I oni na przykład, że już wiadomo, że śpiewam, nie wiem, dajmy na to Maryla Rodowicz, ale tak naprawdę kto już napisał tekst, albo kto skomponował ten utwór, a kto go w ogóle wyprodukował, czy zrobił aranżację, to już nikogo nie interesuje. Znaczy nikogo, oczywiście większą część słuchaczy. A ja właśnie chciałbym być takim kimś, kto nie interesuje tej większej części. Znaczy, że niekoniecznie jest wiadomo, ale z drugiej strony to ja jestem tym, który wtedy decyduje o tym utworze. Prawda? No to tak, i to jest to trochę odpowiedź na twoje pytanie, że też zajmuję się tym faktycznie, piszę piosenki, mam to szczęście, że gdzieś przez ostatnie lata się rozeszło w naszej branży, że piszę teksty całkiem znośne chyba i mam zamówienia coraz częściej na napisanie piosenek. No i myślę, że wypełniasz bardzo ważną lukę, bo od czasu odejścia naszych słynnych wielkich twórców piosenki, czy Starszych Panów, czy właśnie Osieckiego, Młynarskiego, Kofty, była taka luka i się okazuje, że nie każdy piosenki może pisać. I tak jak mamy wielu twórców muzyki, tak bardzo dobrze, że znajdują się takie osoby jak ty, które skupiają się na tym, że ten tekst musi być o czymś, musi mieć jakieś znamiona odpowiedniej jakości, aby inni mogli go wykorzystać. Znaczy chciałbym, żeby o tym się mówiło znowu, bo o tym się nie mówi tak jak się mówiło za czasów choćby moich rodziców, że to jest rzemieślniczy zawód też, pisanie tekstów. To jest rzemiosło i naprawdę trzeba się ku temu kształcić i oczywiście to jest tak, że śpiewać każdy może, w związku z tym analogicznie każdy może, drodzy państwo, robić wszystkie inne rzeczy i grać i pisać teksty, ale to niuanse mają znaczenie i one opowiadają często o nas, czy jesteśmy zawodowcami, czy nie. To widać, czy ktoś robi to świadomie, czy nie, używanie sformułowania w zdaniu, na przykład szyku, albo cokolwiek. W związku z tym wydaje mi się, że warto o tym mówić, że to jest rzemieślniczy zawód, fajnie się kształcić. Myślę, że mamy w Polsce dzisiaj wybitnych tekściarzy, którzy te schedę po Przyborze, po Młynarskim, po Kofcie, czy po Osieckiej ciągle gdzieś tam kultywują schedę. Ciągle piszą teksty i są naprawdę na poziomie tych wielkich mistrzów, ale się o nich nie mówi. No weźmy na przykład Artura Andrusa, masz przykład spółki. Artur jest wybitnym tekściarzem, który nie ma takiego statusu dzisiaj, jak choćby nawet, nie wiem, no Jacek Cygan, w sensie nie napisał może tyle przebojów, może nie miał tyle możliwości, ale mamy ciągle żyjących wielkich mistrzów i myślę, że warto kultywować te tradycje pisania tekstów. Tak, i o nich mówić. To jest spotkanie. W ramach archiwum przedstawiamy dzisiaj występ Marcina Januszkiewicza w recitalu Osiecka po męsku, który odbył się w 2019 roku w kwietniu podczas poprzedniej edycji festiwalu OFF Północna i w pełni potwierdzam, że choć w tym roku zmuszeni byliśmy odwołać edycję festiwalu OFF Północna, to zostanie ona przeniesiona na przyszły rok i najnowszy materiał Marcina, Perfect Lady Punk, zaprezentujemy państwu w przyszłorocznej przesuniętej edycji festiwalu OFF Północna.